To tak, ostatnio obiecałem wam, że wykonam opening. Dlatego uzbierałem kilka skrzynek. Mamy tutaj kapsuła bohaterów razy 2, czyli to coś, co się za level dostaje. Mamy tutaj kapsułę esportową, czyli kapsułę, którą dostaje się za oglądanie na LOL GG Esport, jakoś tak to się nazywało. Kapsułę honoru poziomu 5, którą dostałem ostatnio, nie wiem za co w zasadzie, ale dostałem. I zawiera ona 6 fragmentów kluczy, czyli prawdopodobnie otworzymy sobie 3 takie skrzynki. I na jedną braknie oczywiście. Kapsuła nagród mistrzostw, to nie wiem, czy LOL Esport są. No, czyli też za oglądanie. Za klejnoty nie będziemy nic kupować, ze względu, że zbieram na... Nie wiem, no co zbieram w sumie. Chyba na Renektona, bo wygląda najlepiej, moim zdaniem. W sensie Swaina na przykład bym też kupił, aczkolwiek z tego co widzę, to w sensie nie jest zły. Jak ktoś nie ma skina do Swaina, to jest fajny. Aczkolwiek ja mam już skina którego? Smoczego, jeśli się nie mylę. W sumie sprawdzę to, no, władca smoków Swain. I on jest bardzo ładny. A, jest smok, tego to w sumie jest jeszcze lepiej. Ten też jest swoją drogą bardzo fajny, ma takie papugi. No i w sumie mogę polecić go nawet, bo jest no... No co jak co, ale ja na przykład jak nie miałem jeszcze skina ze smoków, to osobiście bardzo chciałem mieć Swaina z Bridgewater. No, ale wracając, przechodząc już do openingu, myślę, że najpierw tworzymy sobie te słabsze skrzynki, czyli te kapsuła nagród mistrzostw. No, raczej tak. To mamy jedną, więc najpierw tworzymy sobie te. I chyba otworzymy sobie je po kolei, bo tak. Tak uznałem, że moim zdaniem jest to będzie lepiej, będziemy otwierać po kolei. Ze względu, że jest ich mało, a jak otworzę 7-8 naraz, to będzie bardzo krótki film. Rozumiecie chyba, o co mi chodzi. Taka ikonka w sumie nawet ładna, nie jest zła. Liczyłem na coś gorszego w sumie w zasadzie z tych skrzynek, ale... Ta jest akurat bardzo ładna, moim zdaniem mi się podoba. No to kolejna. Pingwin. To też nie jest zła emotka, moim zdaniem też wygląda nieźle. Taka matrioszka chyba. Jeśli ktoś wie co to jest taka lalka, co się rozkłada. Może gdzieś tu podepnę jakiś screenshot Google'a. Z Google'a, bo nie mam czegoś takiego, w sensie nie robię zdjęcia na własną rękę. Nie? No to kolejna. Teemo. I to jest ikona. W sumie też nie wygląda najgorzej, co prawda. Znaczy nie będę tego używać, bo podoba mi się mój pistet, ale... W ogóle mam 3 mastery, nie wiem. W ogóle jeszcze tu grzywka mam... No. I to chyba rękawice Ezreal z mistrzostw, coś mi się tak wydaje. No, tak czy inaczej... Awatar fajny. Aczkolwiek ja go używać nie będę raczej. W sensie nie podoba mi się aż. No to kolejna skrzynka. Takie coś. Chyba już to dostałem, więc dosłownie, no nie znowu. Może dostałem coś podobnego, nie wiem, zobaczymy. Za chwilę to zobaczymy. Kolejna skrzynka. Kolejny pingwin. I to jest chyba... Tak, to jest podjarany pingwin. W zasadzie wygląda identycznie jak ten poprzedni, co prawda, ale niech będzie. W sumie nie wygląda tak źle, może podmienię go za Yumi. No to kolejna skrzynka, już 3 zostały. Pan numer 1, Poro. No, to mi się podoba, akurat lubię Poro. To prawda, w sensie... Czy urocze są te stworki, moim zdaniem, jeszcze ma taki język wysunięty też może. Czy uroczy, moim zdaniem, będę go używał na pewno. By wstawię jako główną emotkę. Kolejny. Mistrzostwa emotka. I co ta emotka może oznaczać? No mistrzostwa 2020, z tym, że już jest 2021, więc wydaje mi się, że to będzie trochę dziwne. Chociaż no, jak ktoś nie ma emotek, to czemu nie? No zawsze coś. Na przykład na start meczu, albo na koniec meczu. No, w sumie nie jest złe. Chcę zobaczyć, co z tym da się wykonać. No i ostatnia kapsuła esportowa.
I dostałem do boju Olaf. Czy ja wiem, czy taka dobra emotka nie podoba mi się za specjalnie, ale niech będzie. I to jeszcze jest ten skin Brolafa chyba. Ach, no, mogło być lepiej, ale niech będzie. Nie jest takie złe. No to co, teraz kapsuła nagród mistrzostw. I z tego możemy dostać, nie wiem, czy jest tu coś napisane. Kapsuła do zdobycia za oglądanie mistrzostw 2021 na lolesport.com lub w typowaniu mistrzostw. To chyba dostałem właśnie za to typowanie mistrzostw. W ogóle da się jeszcze jakieś zdobyć tutaj nagrody? Wypuszczam. Nie, już się skończyły LOL Esport chyba. Tak, już się skończyły, bo nie ma tych tokenów z esportu. Były nawet fajne, co prawda, były skin do Thresa taki. W sensie nie był to skin, tylko recolor. Moim zdaniem był to bardzo ładny recolor, aczkolwiek wtedy miałem sporą przerwę od ligi, przez co po prostu nie chciało mi się go ubijać. Chyba rozumiecie, o co chodzi. Okej, no to przechodząc już do openingu kolejnej skrzynki, tylko jednej, no bo nie mam więcej. No to opening. O, dostałem kapsułę kolejną, no to fajnie w sumie. Z tym, że to jest jedyny łup, jaki dostałem chyba, tak? O, fajnie. Okej, no to kapsuła esportowa kolejna. Czy ten mikrofon działa? Ikona Miss Fortune. W sumie nie taka zła. Jako tako nie pasuje mi do profilu za specjalnie, aczkolwiek no... Może w przyszłości. Dalej, otworzymy sobie kapsułę bohaterów, no bo... Tak. Nie zobaczymy, co wypadnie, może coś ciekawego. Sivir, czyli postać, którą mogę sprzedać za 90 odłamków tego czegoś. Niebieskiej esencji. Opłacało się. Galio. Galio fajna postać, ogólnie polecam. Grałem sobie kiedyś, jak miałem jeszcze taki niższy level, to grałem sobie Galio na supporcie. Fajnie było moim zdaniem. I niebieska esencja 90. No to co, Sivir chyba sprzedam. Bo chyba mam to. Tak, mam tego bohatera, no to rozmienię esencję. Galio też mam jako bohatera, więc nie potrzebuję. I mogę go rozmienić. Sony bym chciał de facto sobie odblokować, ale... Jeszcze będę mógł sobie sprzedać Caitlyn, bo ją już mam. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, wszystko zobaczymy pod koniec odcinka. Czy mi się to nagrywa? Tak, 8 minut już mamy, o kurczę. Nie jest źle. Otwieramy kolejną kapsułę bohaterów i co robię? Warwick. I to we... Jeszcze 3. No to chyba będzie pomarańczowa esencja. Albo będą 3 bohaterowie jakieś... Ten... 90 niebieskiej esencji. Tak też może być oczywiście. Warwick to też jest postać, którą mogę sprzedać za 90, więc... Niby fajnie, ale niezbyt fajnie. Cho'Gath. Mam Cho'Gatha, więc też go będę mógł sobie sprzedać chyba za 290 albo 270, coś około tego. Lissar, kolejna postać za chyba 90. Tak, on jest chyba za 90, on był bardzo tani, jest bezużyteczny w meczu. W sensie jest użyteczny, ale ja nie umiem nim grać kompletnie, więc są. A, no i niebieska esencja i teraz już jest jakiś popisowy wynik. 270 niebieskiej esencji, może być, mi się podoba. Czy dobrze trafiłem? Nie, za 270. No to Cho'Gath też jest za 270. Rozmieniamy na esencję. Jego też, bo jego mam. No i Warwicka też mam już jako postać. Mam nawet do niego skina. Tego z właśnie z kapsuły. Warwicka, tak. No. Co nam jeszcze zostało? Opening honorowej kapsuły. No to co? Mam nadzieję, że się nagrywa. Tak, nagrywa się w takim razie. W każdym bądź razie możemy to teraz otworzyć. Lekko się obawiam ze względu, że to jest jedyna kapsuła jako dostałem. Tak trochę mi jej szkoda. No ale... Zobaczmy co wypadnie. Też fragmentu klucza. Buziaszek. Fajny świąteczny... Fajna świąteczna emotka mi się podoba. No będę sobie je używał. Fajnego ma wąsa, takiego dziwnego, ale nie jest złe, co prawda. Tapeczka świąteczna, no. Ja lubię okres świąt, więc mi się podoba.
I totem, trwała. O, to jest trwała skórka totemu. Totem kosmicznej jaszczurki. To jest ta od Yasuo, jeśli się nie mylę. Więc no, może być. De facto wolę mojego pingwinka, bo jest też świąteczny, ale jak wspominałem przed sekundą, lubię święta. Lubię ten okres, więc na święta postaram się załatwić nieco więcej odcinków. Bo jednak no, to jak co, ale wolę sobie zapamiętać ten okres w miarę. No, no to co. Zbudujemy sobie klucze i otworzymy trzy skrzynki. Wykuć trzy klucze. Trzy klucze Hextech. No i opening. Może wypadnie jakaś legenda? W sumie nie obraziłbym się za legendę. No fajnie by było, lepsze to niż bohater. Mazahar, właśnie o tym mówiłem, lepsze to niż bohater. Kolejna, może tym razem będzie coś, skinek fajny, może legenda. Chciałem mieć jakąś kolejną legendę, bo właśnie mam tu Garena, z tym, że nie gram Garenem, Jaxa, z tym, że nie gram Jaxem. I już tyle w sumie, bo chyba resztę sobie już wykonałem. No to cóż, zobaczmy. Pomarańczowa esencja, świetnie. I ikona projektu Echo. Świetnie, bardzo doceniam, nie gram Echo, w ogóle nie wiedziałem, że jest projekt Echo. No i ostatnia skrzynka. Proszę o jakiegoś skina, dosłownie chciałbym mieć w końcu jakiegoś skina. Dostałem Mazahara i jej konę Echo, gorzej nie będzie. Skrzynka Hexy. Włamywaczka Evelyn. Nie wiedziałem, że jest taki skin nawet, tak szczerze mówiąc. I klucz Hextech. I... Ej, w ogóle co jest teraz? Mam dwie skrzynki w tym. I którą otwieram? To, która będzie szczęśliwa? A będzie tą szczęśliwą, czy może bardziej... Ta druga może być tą szczęśliwą. Mam nadzieję, że gry nie jest za głośno, bo... Mam nadzieję, że mnie słychać, właśnie. Skrzynia Hex. Oby był jakiś skin. Błagam, żeby był jakiś skin z tej skrzynki. Ona musi być szczęśliwa. Dostałem ją z innej skrzynki. Ona nie może być zła. Skrzynia Hextech. Ophelios? Nie mam Ophelios'a, jest to bardzo fajna postać. Trochę jest zbalansowana, tak w nawiasie. Ale jest bardzo fajna moim zdaniem, w sensie kupię sobie ją w przyszłości, myślę. Dlatego zachowam sobie ten odłamek. I klucz Hexy. I mamy... Czekaj, co? Dwie skrzynki? Coś jest nie tak, coś się zbugowało chyba. No to co? Proszę o jakiś legendarny skin z tej skrzynki. To jest trzecia skrzynka, jaką dostałem ze skrzynki chyba w tym odcinku, tak? Otworzyłem skrzynkę, dostałem skrzynkę, którą otworzyłem i dostałem kolejną skrzynkę. Czyli w sumie trzecia skrzynka była. No to co, zobaczmy. Widget czarnej plagi. Miałem tego skina już, z tym, że go sprzedałem. Doktor Plagi. De facto ciekawy skin. A na pewno jest to lepszy skin niż Singed. Zaraz go wam znajdę. Singed. Na pewno jest to lepszy skin niż to coś. Waska jakaś. I to taka jeszcze lekko łysienie ma, nie? W ogóle jaki on jest chudy, nie? Ma jakieś... Te majtki mu spadają chyba, nie? Dziwne takie. Brzydki jak nie wiem. Cieszę się, że go nie dostałem. A dostałem Singeda, który jest... De facto wolałbym tego, bo jest śnieżny. Czyli temat, który podejmowałem już dwa razy w tym odcinku. Więc mniejsza o to. Ale ten Singed de facto... Kiedyś go chciałem bardzo, w sensie... Singed czarnej plagi. Doktor Plagi. Doktor Plagi jest naprawdę świetnym tematem. Podoba mi się ogólnie.
No już nie będę oszukiwał, no bo podobno, fajny jest, nie? De facto miałem chyba jeszcze tą... Kale? Tak, Kale to jest. No i miałem jeszcze ją, dostałem kiedyś ze skrzynki i dałem ją do Ro. W zasadzie możemy spróbować coś tam zdziałać z tymi słabymi skinami, czyli... Jakbym oddał Evelyn. Losowa trwała skórka. I na przykład oddałbym... Mogę tą Caitlyn z Arcana oddać. Nie wiem, czy ona nie jest limitowana, więc... Dobra, bo to jest trwała skórka z Arcana. Muszę pomyśleć chwilę. Yumi chcę sobie zachować, bo jest urocza. Będzie mi na tapetę w profilu służyć. Rice. Mistrzowski Rice. De facto fajna postać i fajny skin, ale jednak... Albo Mistrzowski Rice, albo MW Chogmob. Albo Małpa. Ten jest klasyczny, ten jest zwykły. Dlatego weźmiemy chyba tego zwykłego. Opcjonalnie jeszcze jakieś skiny. Zachętny Blitzcrank będę go chciał na pewno. No cóż, zobaczmy co wypadnie. Świetny skin, polecam ogólnie, dzięki wam za oglądanie, do miłego.